Jeszcze raz dziękuję za cierpliwość. Witamy serdecznie w pięknym Krakowie na chyba najważniejszej konferencji w Polsce, jaka się w tym roku wydarza. To, o czym mówił pan prezes Adam Zych we wprowadzeniu, czas zmian, czas odwagi. Mam nadzieję, że jak wyjdziemy z tej konferencji, wyjedziemy, bo wielu z nas przyjechało też z różnych części Polski, to będziemy agentami tej dobrej zmiany, tej odwagi, której pewnie w tym temacie potrzeba. My będziemy próbować mówić w naszym panelu pod tytułem Rodzic wspierający o odwadze rodziców także. Bo rodzic wspierający to pewnie też między innymi rodzic odważny, a co jeszcze, to będziemy chcieli też z naszymi prelegentami ustalić, tak żebyśmy wyszli z tego panelu nie tylko mądrzejsi jako słuchacze i entuzjaści tematu, ale także, pewnie wielu z nas jest rodzicami, także lepiej przygotowani i lepiej zorientowani jako rodzice. Szanowni Państwo, w naszym panelu mamy przyjemność gościć czterech znamienitych gości. Pozwolę sobie na początku przedstawić panią Dorotę Bojemską, która jest członkiem Krajowej Rady Związku Dużych Rodzin 3+. Jest od lat zaangażowana w tematy polityki rodzinnej, wspierania rodzin, współpracy rodzin. Pełniła funkcję ministra rodziny i polityki społecznej oraz przewodniczącej Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Współpracowała także z pełnomocnikiem rządu do spraw polityki demograficznej w tworzeniu strategii demograficznej. Prywatnie żona, mama trzech córek i pięciu synów. Tak mówi internet. Witamy serdecznie, pani minister. Pani Paulina Turek, pracownik Wydziału Informatyki AGH w Krakowie, przewodnicząca Rady Rodziców w jednej z krakowskich szkół, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu Cyfrowy Świat, warsztatów z cyberbezpieczeństwa dla dzieci z klas 4-8 szkoły podstawowej oraz organizatorka konferencji i seminariów dla nauczycieli i rodziców, aktywnie działa na rzecz dzieci, szkoły, społeczności lokalnej i tematu smartfonów. Witamy serdecznie pani Paulino. Ja przedstawię panów, zatem witam pana Michała Kota, socjologa, eksperta w zakresie demografii, analizy polityk społecznych, badań socjologicznych, zarządzania w biznesie i nowych technologii. Autor wielu publikacji i raportów na temat demografii, polityki rodzinnej i wpływu nowych technologii na życie społeczne. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pokolenia. W latach 2019-2023 członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunki socjologia i matematyka i to, co tu w zasadzie najważniejsze, prywatnie mąż i ojciec, piątki dzieci. Witamy pana Michała, witam też pana doktora Ryszarda Stockiego, psychologa, badacza praktyk partycypacyjnych i patologii organizacyjnych, organizatora konwersatorium toksykologii przestrzeni społecznej na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, ostatnio także psychoterapeuta, wspierający wraz z żoną małżeństwa zagubione w trudnej rzeczywistości. Nie bez znaczenia dla tego panelu jest fakt, że jest ojcem 8 dzieci i dziadkiem 12 wnucząt. Witamy. I szanowni państwo, panel dla państwa będą mieli przyjemność moderować pani redaktor Elżbieta Lachman, redaktor naczelna Polskiego Forum Rodziców, członek zarządu Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, dyrektor działu mediów tejże fundacji, mama, żona i mama, siódemki dzieci. Oraz profesor Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, także ekonomista, kulturoznawca, etyk biznesu
i tata piątki dzieci. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeden komunikat organizacyjny na sam początek, żeby było sprawiedliwie, to znaczy organizatorzy sprawiedliwie powiedzieli, że mamy o 15 minut skrócić nasz panel. Więc mamy ciut mniej czasu, więc będziemy starali się zrobić to, co mamy do zrobienia w godzinę. Ruszamy. Szanowni Państwo, na wstępie, zanim wejdziemy w temat rodzica wspierającego, chciałbym przywołać kilka obrazków, które rysują nam dane z badań. Trochę tych danych dzisiaj już było też w wystąpieniu pana prezesa Adama Zycha, natomiast chcemy trochę więcej powiedzieć, jak wygląda ten pejzaż smartfonowy, gdy spojrzymy na rodzinę, rodziców, dzieci i tego nowego domownika, jakim stał się już, chyba można powiedzieć, smartfon. Mamy tutaj takie trzy wymiary, szanowni Państwo. Pierwszy to jest wymiar rodzic sam na sam ze smartfonem. To jest, mi się wydaje, temat, któremu można by poświęcić osobną sesję, a któremu się pewnie za dużo uwagi nie poświęca, bo być może to, o czym mówimy od jakiegoś czasu, że niewiele się zmienia w sensie prawnym, regulacji i tego, jak smartfony wchodzą do systemu edukacji chociażby, pewnie wynika z tego, że to my jako dorośli i rodzice z tym smartfonem sobie chyba nie zawsze najlepiej radzimy. Drugi wymiar to jest właśnie ten rodzic wobec dziecka ze smartfonem, to na czym się tu głównie skupimy. I trzeci wymiar, szalenie istotny, o którym też ta konferencja już mówi nieraz, rodzic w tak zwanym społeczeństwie smartfonowym, bo myślę, że można już tak nasze społeczeństwo określać, społeczeństwa, w których żyjemy, one mocno są przez ten smartfon profilowane, formatowane. Szanowni Państwo, co mówią badania? Oprę się głównie na badaniach, które cytuje pan profesor Manfred Spitzer w książce Epidemia smartfonów. Kto jeszcze z Państwa nie słuchał tej książki, nie czytał jako rodzic, to polecam. Ciekawym eksperymentem będzie puścić tą książkę w wersji audiobooka z dziećmi w samochodzie. Dzieci na pewno się będą buntować. Sprawdziłem osobiście. Nie słuchajmy tego, to jest bez sensu. Myślę, że taka rekomendacja może być ciekawa. Szanowni Państwo, pierwszy fakt niczego nie odkrywa. Znamy to, niby wiemy, rodzice są wzorem, z którego czerpią przykład dzieci. Nasze zachowanie wobec mediów, nasze zachowanie ze smartfonem, nasz styl jego stosowania, używania jest dla dzieci wzorem. Dzieci będą bardzo prawdopodobnie właśnie tak się nim posługiwać i tak go traktować. A co ciekawe, szanowni Państwo, aż 78% rodziców, i tutaj jest mała przewaga matek, trochę mniej ojców, ale średnio 78% rodziców uważa, że dla swoich dzieci jest dobrym przykładem w kwestii korzystania z mediów. Co ciekawe, 37% rodziców mówi, że codzienne negocjacje z dziećmi na temat korzystania z mediów i smartfonów są źródłem konfliktów. Około 1/3 rodziców także mówi, że nowe technologie, urządzenia ułatwiły życie rodzicom. A więc, szanowni Państwo, 2/3 rodziców tego nie mówi. 2/3 rodziców uważa, że nam te urządzenia, te technologie nie ułatwiają życia. Jedynacy częściej posiadają urządzenia cyfrowe. 80% nastolatków ma konta w mediach społecznościowych, a 40% rodziców dobrze wie, co tam robią. Natomiast, szanowni Państwo, 2 razy więcej rodziców myśli, że dobrze wie, co ich dzieci oglądają w mediach, także w internecie. Podkreślam tą różnicę między dobrze wiedzą, a myślą, że dobrze wiedzą, bo to jest, myślę, częsty problem nas, rodziców. 77% rodziców, i to są badania zachodnie, głównie amerykańskie, reglamentuje korzystanie z mediów, z urządzeń. Widzieliśmy na tej prezentacji początkowej, że w Polsce ten poziom wygląda inaczej. Około 50% rodziców nie wierzy, żeby w ogóle smartfony i media elektroniczne wpływały na ich dzieci.
25% uważa, że ten wpływ jest dobry, a więc, szanowni państwo, otrzymujemy w rezultacie wynik, że około 70% rodziców nie widzi albo nie zdaje sobie sprawy z wpływu i w związku z tym także z ewentualnych zagrożeń, jakie te urządzenia, ta przestrzeń ze sobą niesie. I warto dołożyć do tego, proszę państwa, jeszcze ważne dane dotyczące relacji w rodzinie. Smartfony, i to jest udowodnione empirycznie, zakłócają, przerywają kontakty rodzic-dziecko, także rodzic-rodzic. I mówi się o tak zwanym błędnym kole rodzicielskiego korzystania ze smartfona, bo jak rodzic korzysta ze smartfona, który mu przerywa kontakty z dziećmi, to jak rodzic to prowadzi do pewnych problemów, gorszego zachowania u dzieci. Oczywiście rodzice reagują na to nerwami i stresem, a ten stres i nerwy u rodziców prowadzą do tego, że oni wracają znowu do smartfona wiele razy, to znaczy tam szukają pewnego rozładowania, pewnej rekompensaty tego stresu rodzicielskiego. To, że dzieci, to, że smartfony wywołują u dzieci zaburzenia koncentracji, rozwoju, nadwagę, trudności z samokontrolą, nadpobudliwość, to już wiemy i to nie wymaga pewnie dodatkowego komentarza. A więc, proszę państwa, smartfon jest w dużej mierze źródłem problemów u dzieci, których konsekwencje ponoszą rodzice. Mówimy czasem ten smartfon. W tym panelu będziemy chcieli się zastanowić, co się dzieje, że ten smartfon jednak w ręce dziecka trafia, więc to nie jest na końcu wina smartfona jako urządzenia czy technologii, ale jednak jest ktoś, kto podejmuje tą decyzję, że ten smartfon trafia w tym miejscu i w tym czasie w ręce dziecka. Tym kimś jest w dużej mierze oczywiście rodzic i o tym rodzicu wspierającym będziemy chcieli tutaj dzisiaj z naszymi ekspertami rozmawiać. Szanowni państwo, na początek prosimy o krótkie dokończenie zdania trzema, czterema słowami. Rodzic wspierający, czyli jaki? Co więcej możemy o takim rodzicu powiedzieć? Pani Doroto. Dzień dobry państwu. Do góry ten. Dzień dobry państwu, bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być z państwem na trzeciej konferencji. Rodzic wspierający, ja myślę, że po tym wykładzie, który przed chwilą usłyszeliśmy na głównej sali, to można powiedzieć, że rodzic wspierający to organizator sensu i przewodnik po pięknie świata. I że to jest coś, co mi się najbardziej w tej chwili, co mi tak mocno zostało. Ale to dzisiaj rodzic wspierający to rodzic także odważny, bo rodzic, który musi wyjść na wojnę właśnie w tych kwestiach, w tym świecie cyfrowym. Nie chcę może tak nas przerażać, ale sama, tak jak padło tutaj, było powiedziane, jestem mamą również nastolatków, również młodych nastolatków. I wiem, co to znaczy. Więc rodzic wspierający dzisiaj to jest rodzic odważny, rodzic świadomy, organizator sensu i przewodnik po pięknie świata. Jeżeli po kolei, to powiem tak. Oczywiście zgadzam się z moją przedmówczynią. W związku z tym mogę tylko dodać, co to znaczy świadomy według mnie. Według mnie świadomy to jest posiadający niewyobrażalnie wysoką wiedzę w zakresie wychowywania i tego, co się dzieje w świecie. To znaczy, ta świadomość to jest ogromne wyzwanie, bo wcale nie jest łatwo znaleźć źródeł tej wiedzy. W związku z tym, żeby być odważnym, żeby być świadomym, no, trzeba nabyć właśnie tej umiejętności rozumienia tego świata. No tyle może, nie chcę, jeżeli to jest tylko dokończenie, to. Dla mnie osobiście to jest rodzic towarzyszący dziecku na co dzień, znajdujący chociaż chwilkę w tym zwariowanym czasie dniu, tych 5 minut zapytania, co myśli, co czuje i jak minął ten dzień. Taki będący po prostu u boku, chcący tego kontaktu z dzieckiem.
Rodzic wspierający to rodzic, który z jednej strony stawia granice i stara się te granice dopilnowywać, aby one były nieprzekraczane, a z drugiej strony pomaga dziecku przezwyciężać różne trudności, wychodzić na poziom wyżej, a tym najlepszym sposobem na pomoc to jest nie robienie tego czegoś, tylko zadawanie dziecku odpowiednich pytań. Dobre pytanie jest najlepszą pomocą dziecku w rozumieniu świata i rozumieniu, jak poradzić sobie z różnego rodzaju wyzwaniami. To dziękujemy za odpowiedzi w tej pierwszej turze. Wybrzmiał na początek głos przedstawiciela świata nauki. Ja może tutaj jako matka Polka, jako rodzic, jako dziennikarka Polskiego Forum Rodziców zapytam z poziomu właśnie rodzica. Na początku może przytoczę tutaj odpowiedź mojej córki przed wjazdem na tę konferencję. Wczoraj zadałam mojej 16-letniej córce pytanie: słuchaj, będziemy rozmawiać z ekspertami o smartfonach, o rodzicach, o dzieciach. O czym powinniśmy rozmawiać? I na to moja Basia mówi: mamo, powiedz wszystkim rodzicom, musicie to powiedzieć, że dzieci potrzebują uwagi. Jedziecie na uwagę smartfon, dzieci potrzebują uwagi, potrzebują czasu, bo jeśli tego nie mają, to zaprzyjaźniają się ze smartfonem. I to bardzo się zaprzyjaźniają i ze wszystkim tym, co w tym smartfonie znajdą. I tutaj może zaczniemy od pana profesora Stockiego. Czy my rzeczywiście potrafimy w naszych domach mieć technologię we właściwym miejscu? Jak to po prostu ustawić, jak to zaplanować? I tu nie chodzi tylko i wyłącznie właśnie o to, czy mamy półeczkę na smartfona, ale coś więcej. Ja myślę, że to jest tak. Po pierwsze, musimy mieć pewne reguły funkcjonowania w tym domu z tym smartfonem, tak? Jest, gdybym miał powiedzieć, jaki sposób podchodzić do mediów, do smartfonów, to myślę, że dobrą analogią jest dieta, to znaczy dieta informacyjna. I to jest patrzenie na świat informacji tak, jakby to było jedzenie. I teraz, no i można teraz te wszystkie reguły, które są, staramy się korzystać z nieprzetworzonego jedzenia, tylko z tego oryginalnego. Po drugie, staramy się brać jedzenie z dobrego źródła. I tak myślę, że jakby moglibyśmy dalej ciągnąć tą analogię. Natomiast to stwierdzenie córki jest dla mnie teraz wyzwaniem niesamowicie ciekawym, bo co to znaczy: my potrzebujemy waszej uwagi. Ile rodzic pracujący i mający, że tak powiem, też swoje problemy może dać dziecku tej uwagi? Można powiedzieć, że jest od razu skazany na niepowodzenie. Od razu nie ma szans ze smartfonem, który jest cały czas dostępny. Włączy się, tato coś tam robi, a ja pach. I z tego powodu to Afrykanie podobno wymyślili, nie wiem, czy to jest prawda, kiedyś powiedziano, że do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska, bo ta opieka nad dzieckiem rozkłada się na, jeżeli każdy da po 10 minut tej uwagi, to już mamy więcej. W związku z tym najcięższe, wiemy o tym, że najtrudniejsze wyzwania związane z uzależnieniami, najprzeróżniejszymi, najtrudniejsze problemy psychiczne leczymy przy pomocy wspólnoty. Dlaczego anonimowi alkoholicy są jedną z najskuteczniejszych metod wychodzenia z alkoholizmu? Dlaczego, nie wiem, wspólnota Trzynakolo, były robione badania nad uzależnieniami, wspólnota Trzynakolo, gdzie nie ma tam wielkiego programu, nie ma modlitwa i praca, koniec. Prawie 100% skuteczności. Tak, ale skuteczność, widziałem badania, mają większą niż lekarstwa, niż i tak dalej. W związku z tym, jeżeli tak, jeżeli rzeczywiście ta uwaga jest naszym podstawowym punktem, to musimy zacząć tworzyć wspólnotę wokół dziecka, taką, która będzie konkurencyjna dla tych wspólnot, które on znajduje, w mediach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy w tej wspólnocie to dziecko
Ono musi być jeszcze na dodatek, to co jest tutaj ważne, ta wspólnota musi być atrakcyjna nie tylko dla dziecka, bo niestety to pan potwierdzi, że niestety jakby to co myślą koledzy jest często ważniejsze niż to co ja myślę. W związku z tym, jeżeli ta wspólnota nie będzie atrakcyjna dla kolegów, no to nasze dziecko powie, ale to wcale mi się nie podoba. Tak? Natomiast co trzeba zrobić teraz, żeby ta wspólnota była, ona musi być ewidentnie. Ja pamiętam taką scenę, kiedy my z siódemką naszych dzieci jedziemy na rajd rowerowy i wszyscy się przygotowują, stoją te rowery i teraz patrząc dzieci sąsiadów, do których zresztą nasze dzieci miały troszkę takie różne kompleksy i tam ci patrzyli taką absolutną zazdrością na te nasze dzieci, one były wtedy bohaterami. I to musimy robić, to znaczy po pierwsze rozłożyć tą uwagę na różne inne osoby, a potem dawać dzieciom coś równie atrakcyjnego, co wyciągnie dzieci z tego świata. No i tutaj pytanie do pana Michała Kota. Czy my jako rodzice faktycznie uczymy nasze dzieci, aby nawiązywały więzi, dobre więzi z prawdziwymi ludźmi? Pewnie jest bardzo różnie. Czasem uczymy, czasem nie uczymy. Natomiast nawiązując do tego pierwszego pytania i do tego stawienia granic, to warto się zastanowić, jak tak praktycznie w domu wprowadzić pewne zasady diety cyfrowej czy higieny cyfrowej, tutaj nawiązując do analogii używanej przez mojego przedmówcę. Ja bym może parę takich bardzo konkretnych rad przedstawił. Po pierwsze, zachęcam wszystkich do ściągnięcia sobie z internetu, można przez smartfona, takiego plakatu. Ja go pokażę. Pewnie z daleka nie widać, ale on jest dostępny na stronie institutpokolenia.pl. Można go ściągnąć w dużej rozdzielczości, wydrukować w mniejszym lub większym formacie. U mnie w domu on zawisł na lodówce. To jest takie miejsce, gdzie wiesza się różne magnesy, karteczki z jakimiś listami zakupów i tak dalej, i tak dalej. Jak na lodówce pojawia się nowy magnes, bo ktoś z kimś zwrócił, to każdy, kto przychodzi, o ładny, o tam byłeś. Jak pojawiło się to, mniej więcej w tym formacie, czyli zajęło pół lodówki, żadne z moich dzieci nie zauważyło tego. Było za małe. Jakby przez dłuższy czas wszyscy chodzili i nikt nie zapytał, co to jest, nikt nie skomentował. Tu są wypisane różne zagrożenia, które niesie za sobą nadużywanie smartfonów. To są zagrożenia na bazie prac pana Szpicera, prac pana Jędrzejki i jeszcze paru innych prac na ten temat. Jakby ma to mocną podbudowę naukową, jest napisane takim językiem hasłowym, 2-3 słowa, takim jak dzisiaj młodzi ludzie czytają. I oczywiście nie było na ten temat rozmowy, ale to już wisi prawie rok u mnie. Ostatnio słyszałem, jak 12-latek i 9-latka nie widzieli, że my słyszymy, nawzajem przepytują się z tego, co tam jest napisane. Czyli już znają na pamięć. Już znają na pamięć i poprawiają. Tam są takie trudne słowa, jak już w tej chwili nie pamiętam, ale pojawiają się różne trudne słowa, których dzieci nie rozumieją, ale już się nauczyły. Czyli gdzieś to trafia. Druga rzecz, do której zachęcam, to generalnie zachęcam do tego szeroko, to rozmawianie o wszystkich wyzwaniach, które niesie świat z dziećmi. Nawet jeżeli czasami czujemy się niekompetentni, mamy poczucie, że mamy mniejszą wiedzę niż dzieci, a często w przypadku tych technologii cyfrowych tak jest, to warto rozmawiać, nawet zapytać dzieci. Tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, o co mam zapytać? Dzieci bardzo lubią nas edukować. Jeżeli mogą coś nam powiedzieć, czego my nie wiemy, to jest to dla nich wielka frajda. I zachęcam do spisania takiego domowego kontraktu cyfrowego, czy rodzinnego kontraktu cyfrowego, czyli usiąść z dziećmi. Oczywiście dzieci są często w różnym wieku, więc pewne zasady muszą być dostosowane do wieku, ale takie zastanowienie się, powiedzenie, słuchajcie, dostrzegamy pewne problemy, jeśli chodzi o używanie
smartfonów, bo to najczęściej dotyczy smartfonów. One dotyczą nas jako rodziców, dotyczą was. Zastanówmy się, co zrobić, żebyśmy mieli dla siebie więcej czasu, żebyśmy mieli dla siebie więcej uwagi, żeby te smartfony nam nie przeszkadzały. I takich parę punktów, na które możemy się dogadać, to jest po pierwsze czas korzystania ze smartfonu dziennie. No, oczywiście dla 10-latka będzie zupełnie inny niż dla 18-latka. Dla 10-latka uważam, że nie powinno być w ogóle. Dla 18-latka no już jakiś ten czas ze smartfonem powinien być. Na tym plakacie i w raporcie, który jest na stronie www.instytutpokolenia.pl są pewne propozycje tych czasów, ale tutaj gdzieś pewnie też można korzystać z własnego doświadczenia, z własnej mądrości. I teraz tak, jak się na to umówimy, to warto to weryfikować, bo pewnie każdy z Państwa, kto ma swoje dzieci, nieraz spotkał się z taką rozmową, że mówimy dzieciom, za dużo korzysta ze smartfonu, a dzieci mówi, nie, ja bardzo mało korzystam ze smartfonu. No i nie jesteśmy w stanie tutaj znaleźć kompromisu, ale są narzędzia do kontroli rodzicielskiej typu Family Link i inne, na których można po prostu zmierzyć codzienny czas korzystania z telefonu. Można też rozbić to na poszczególne aplikacje. Ja to już jakby nie przy najstarszym dziecku, ale przy kolejnym wymyśliliśmy coś takiego, że nie ustawiamy na sztywno czasu, tylko raz na jakiś czas siadamy i przeglądamy ten raport w tej aplikacji i po prostu rozmawiamy z naszymi dziećmi. Jak mówiliśmy się na przykład na 2 godziny dziennie w przypadku 16-latka, no on pokazuje ten raport i gdzieś tam jest 2 i nagle wyskakuje 5 godzin. No i on sam już widzi, że coś jest nie tak, sam zaczyna się tłumaczyć, sam zaczyna mówić, ale bo tutaj było coś tam, albo tutaj rozmawiałem z kimś, no to można sprawdzić, czy to jest TikTok, czy to jest aplikacja do rozmów. Jakby to są narzędzia, nie chodzi o to, żeby tutaj zawstydzać, czy jakoś karać, ale taka samokontrola, bo najważniejsze jest, żeby wyrobić nawyk samokontroli. Druga rzecz, kiedy pewnie każdy z nas nieraz przechodził taką rozmowę, kiedy dziecko już jest w pewnym wieku i mówi, ja bym chciał, żebyście mi kupili smartfona. Rodzice w pewnym momencie w końcu tego smartfona kupują, ale warto zapytać, do czego ci jest ten smartfon. No oczywiście dzieci są bardzo kreatywne, mówię teraz o tym, jak to było u nas w przypadku, no będę mógł do babci dzwonić na przykład. I oczywiście jakby wiemy, że powód jest taki, że wszyscy w klasie mają smartfona i on już zaczyna być wykluczony społecznie, ale używa takich argumentów, wymyśla, no i teraz dostał tego smartfona po miesiącu, pytamy, ile razy zadzwoniłeś do babci. Z jednej strony pokazujemy, że słuchamy, bo jeżeli on coś powiedział i my pokazujemy po miesiącu, że pamiętamy, co powiedział, no to okazujemy szacunek dziecku, a z drugiej strony on ma taki sygnał, że no jednak rodzice, wszystkich kitów rodzicom się nie da wcisnąć, tylko trzeba jakoś tam wziąć pod uwagę, że jednak muszę dotrzymywać tego, co mówię i to uczy odpowiedzialności, uczy samokontroli. Czyli jakby ten czas korzystania ze smartfonów. Warto ustalić sobie zasady, że w nocy telefony nie są w pokojach dzieci, tylko są w jakimś specjalnym miejscu. Warto, tak żeby już jakby pewne sprawy były załatwione, ustawić na routerze domowym, że w godzinach na przykład 22, 6 rano on jest nieaktywny. To jest łatwe do zrobienia i wtedy kiedy nie ma Wi-Fi, to ten telefon też nie jest atrakcyjny. I ileś takich zasad, że na przykład jeden dzień w tygodniu robimy coś przez cały dzień albo przez jakiś czas i nie używamy telefonów. Na przykład w niedzielę jedziemy na wycieczkę rowerową i nie bierzemy tych telefonów, bo jest nam niepotrzebny. I jakby tego typu zasady wypracowane razem z dziećmi, weryfikowane raz na jakiś czas, bo to się może zmieniać, pewne zasady mogą działać, pewne nie działać. Ważne, żeby to spisać. Jeśli jest taki zwyczaj w domu, to każdy się może podpisać pod tym, znowu powiesić w tym widocznym miejscu, na przykład na lodówce, ale to każdy ma pewnie w domu takie miejsce, gdzie to będzie widoczne. Rozmawiać o tym, ale przede wszystkim, i o tym pewnie powinienem powiedzieć na początku, bo to jest najbardziej kluczowa sprawa, zacząć od siebie, bo jeśli my jako rodzic korzystamy z tego smartfonu dużo. Mówimy dziecku, bo ja pracuję, bo ja to jakby, to nie jest tak, że to rozrywka, tylko ja pracuję. Dzieci nie wiedzą, czy pracujemy. Widząc nas ze smartfonem, mają poczucie, że robimy to, co oni. Więc warto zacząć od tego, że być może jak wracamy z pracy, albo jeśli pracujemy w domu, to po pewnej godzinie my też ten telefon gdzieś odkładamy. Pewnie wieczorem można sprawdzić, czy szef nie wysłał jakiegoś pilnego maila, ale w większości przypadków, jak się nad tym zastanowimy, to tak naprawdę też możemy
Te sprawy mogą też do następnego dnia poczekać, a jeśli chcemy być rodzicem wspierającym, jeśli chcemy poważnie traktować naszą rodzinę, to też ten czas, ta uwaga musi być poświęcona rodzinie, bo po pierwsze nie jesteśmy w stanie mieć aż tak podzielnej uwagi, a po drugie dajemy dzieciom przykład. Dzieci przede wszystkim, to truizm, uczą się z przykładu, a nie z tego, co mówimy. Czyli ten kontrakt musi dotyczyć też nas, nie może to być kontrakt dla dzieci, tylko rodzinny kontrakt cyfrowy, który dotyka rodziców, ale też dotyczy dzieci. Dziękuję bardzo. Potwierdzam skuteczność tego plakatu, jak się nam się udało go powiesić w salonie, na jednych drzwiach, i rzeczywiście dziewięciolatek przyszedł i zdiagnozował swoją starszą siostrę. Powiedział: tato, no, on już umie czytać, mówi: tato, i tu padło imię starszej siostry, 15-latki wtedy, chyba ma problem ze smartfonem. Więc polecam tego typu pomocy naukowej. Jeśli chodzi o kontrakt cyfrowy, to rzeczywiście to jest temat, który już też zaistniał w takich poradnikach dzieci w wirtualnej sieci, które akurat też nasza fundacja miała przyjemność wydawać, i Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii pani Bogny Białeckiej, która też tu jest. Oni też takie, można powiedzieć, szablon takiego kontraktu cyfrowego jako pewna ściąga też tam umieszczają. Jest to obecne w sieci, też można znaleźć, i serdecznie polecamy. Szanowni Państwo, idziemy do pani minister Doroty Bojemskiej i wracamy do domu znowu. Czym powinniśmy wypełniać nasze domy, jeśli chcemy wspierać dziecko? Jak wykorzystywać takie codzienne też życie, ale też niecodzienne uroczystości, rytuały, rodzeństwo do tego, żeby no właśnie nasze dzieci lepiej, i żebyśmy my jako rodzina sobie lepiej z tym wyzwaniem radzili? Proszę Państwa, my jako rodzice jesteśmy pierwszymi wychowawcami i prawdę mówiąc, czy chcemy tego, czy nie, to znaczy wychowanie nie zna próżni, to znaczy czy będziemy świadomie budować jakby narzędzia wychowawcze albo zdobywać wiedzę na ten temat i tak dalej, to świetnie, ale jeżeli nie będziemy tego robić, to te dzieci tak samo nadal będą w procesie wychowawczym. To, że będą źle wychowane, przepraszam, to jest jakby inny temat, tak? Ale wychowanie nie zna próżni i to jest pierwsza rzecz. I jeżeli tak jest, to myślę, że najlepiej jakby przyswoić sobie takie trzy, wydaje mi się, kluczowe, nie chcę powiedzieć zasady, ale zdać sobie sprawę, że są takie trzy kluczowe narzędzia, można powiedzieć, które nam mogą pomóc. Pierwsze z tych narzędzi to jest to, o czym już Michał Kot powiedział, to jest praca nad sobą, nas samych. To znaczy bez tego, jeżeli my nie będziemy nad sobą pracować i nie będziemy wymagań, które stosujemy do naszych dzieci, stosować również do nas, jeżeli my się nie będziemy rozwijać wewnętrznie, zewnętrznie, dbać o nas od wyglądu poprzez sposób bycia, poprzez rozwój intelektualny, poprzez zdobywanie kompetencji naszych rodzicielskich, to wymagania od dzieci na 100% spełzną na niczym. To znaczy dziecko, żeby budowało autorytet rodzica, ono musi widzieć, że rodzic pracuje nad sobą. Więc punktem wyjścia do wychowania dzieci jest wychowanie samego siebie. I to jest pierwsza zasada. Kolejna sprawa to jest nieporównywanie. To znaczy musimy założyć, że każda rodzina to jest osobny zestaw klocków czy puzli, i nie zbudujemy takiej budowli, jaka jest tam u sąsiada albo gdzieś tam w rodzinie dalej. To znaczy my mamy osobny, jeden, niesamowity, tylko taki jednorazowy zestaw klocków i zbudować z niego coś najpiękniejszego. Więc brak porównywania się do innych, co w dobie cyfrowej, Instagrama i tak dalej, i tak dalej, jest rzeczywiście trudne i wiemy, że to też wpływa na przykład na kwestie psychiczne, tak, zwłaszcza dziewcząt, ale nieważne. My jako rodzice nie porównujemy naszych rodzin. I trzecia rzecz, na którą najmocniej chciałabym się skupić, to jest świadome budowanie kultury domu. Dużo się mówi o kulturze organizacji, jak to podnosi jakość funkcjonowania, prawda, i tak dalej, kulturze firmy. Otóż my jako rodzice musimy świadomie budować kulturę domu. I cóż to jest ta kultura domu? Na nią się składają różne elementy, między innymi właśnie zarządzanie mediami cyfrowymi. To jest jeden z elementów kultury domu, ale do tego dojdę. Pierwsza rzecz to jest komunikacja, to w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, w jaki sposób do siebie się zwracamy.
czy patrzymy sobie w oczy. To jest strasznie trudne, zwłaszcza jak się ma dużo dzieci i się gotuje, nie wiem, obiad albo coś się robi, prawda, i dzieci przychodzą z kolejnymi sprawami i to naprawdę jest wyzwanie, ale patrzenie sobie nawet na chwilę w oczy, to już jest inna jakość, tak, budowania właśnie kultury komunikacji. Dotyk, czułość, pogłaskanie, prawda, tego typu rzeczy. Kolejna rzecz to jest rozmowa. To są tutaj, padło pytanie o rytuały. Tak, kiedyś to była sztuka konwersacji. Kiedyś przy stole to w Panu Tadeuszu mamy taką scenę, tak? Właśnie, czym jest sztuka konwersacji? Ale w ogóle rozmowa, bo jak mówimy o towarzyszeniu, to też jest element, tak? To jest element również oceniania świata. Jeżeli rozmawiamy, my się dzisiaj bardzo boimy słowa oceniajmy, nie oceniajmy nikogo, niczego. Otóż tak, jako rodzice mamy oceniać rzeczywistość, mamy pytać o ocenę dzieci, co o tym myślą, mamy rozmawiać o tym, co jest w kinach, co się dzieje w ich klasie, znać ich imiona przyjaciół i tak dalej. Mamy się interesować w ogóle światem, ich światem również, ale w ogóle światem, oceniać ten świat i rozmawiać o nim. Także rozmowa jest ważna. Tu jedna z osób nawet, która siedzi na sali, bo ją rozpoznałam, kiedyś mi opowiadała, jak zwołują swoje dzieci na rozmowę wieczorną, na wieczorną herbatę i mówi, że to naprawdę nie było proste. Wyciągnięcie tych, zwłaszcza nastolatków, bo tam powiedzmy ci najmłodsi, to nawet do późna by chętnie siedzieli w salonie z rodzicami, ale wyciąganie nastolatków wieczorem na wspólną rozmowę, żeby chociaż chwilę posiedzieć razem, te 15-20 minut, co się później z czasem bardzo często przeciąga. To są rzeczy niezwykle ważne. To jest taki czas na podsumowanie być może dnia, więc tego typu rytuały, ale rytuałem też może być wspólne jedzenie, wspólna kolacja. Czy jeżeli nie dajemy rady codziennego posiłku zjeść codziennie, to przynajmniej w sobotę czy w niedzielę, prawda, wspólny obiad czy wspólne śniadanie. Ja mogę też się podzielić, u nas w domu każdy z dzieci wie, czy małe czy duże, że o 10 w niedzielę jest rodzinne śniadanie. I oni schodzą, przygotowują wspólnie, wtedy rozmawiają, to jest taki przedpołudniowy czas, bardzo mocno rodzinny, bo wiadomo, że potem jest dużo różnych innych atrakcji czy zobowiązań, tak? Ale rozmowa to także język, jakim do siebie mówimy, to także sposób argumentacji. Rytuały jak najbardziej, spędzanie wolnego czasu, wycieczka rowerowa, spacer, coś, do czego dzieci są w jakiś sposób także zobligowane przez wspólnotę. Nie za każdym razem musimy też pytać, czy na wszystko mają ochotę. Ja tu trochę polemicznie powiem o tym towarzyszeniu. Towarzyszenie jest bardzo ważne, jest elementem, ale musimy pamiętać, że rodzina to jest dynamika. Rodzina to jest najpierw małżeństwo, potem to jest jedno dziecko, potem dwoje, potem czasem więcej, prawda? To jest też w czasie rozciągnięte. Te dzieci są najpierw małe, potem trochę starsze, potem są nastolatkami i tak dalej. Jeżeli mówimy o towarzyszeniu, na towarzyszenie zawsze, ale przewodzenie również na początku. To znaczy my na początku jesteśmy przewodnikami, my jesteśmy opowiadaczami świata, właśnie komentatorami. Zaprowadzimy dzieci w miejsca, w których mogą się właśnie zachwycić światem, tak? I w pewnym momencie, jeżeli wychowujemy do wolności, to ten smartfon, ta cała kwestia cyfrowa również jest elementem poszerzania świata wolności. Przed chwilą mieliśmy wykład, na którym padła informacja, jakie cechy trzeba mieć, żeby poszerzyć tę, żeby dziecko mogło mieć poszerzone tą przestrzeń wolności, bo wychowujemy do wolności, tak? W związku z tym weźmy pod uwagę, że najpierw jesteśmy przewodnikami, czyli najpierw my decydujemy, co pokażemy, gdzie pójdziemy. Jeżeli mi damy smartfon małemu dziecku, to rezygnujemy z tego. Ono wchodzi w przestrzenie, które nam są albo obce, albo my nie chcemy w nie wchodzić, bo to jest strata czasu i tak dalej, i tak dalej. Dalej normy i zasady. To jest polityka taka rodzinna, cyfrowa, kontrakt cyfrowy. To są także normy, zasady, ale nie tylko to. Sposób, w jaki się ze sobą witamy, w sposób, w jaki siadamy przy stole, to wszystko, każdy mały element tworzy normy i zasady, tak? Obowiązki, tym możemy wypełnić też czas i powinniśmy. Jeżeli mówimy o budowaniu wspólnoty, o czym tutaj też takie słowo padło, to rodzina jest naszym dobrem wspólnym. Obowiązki to jest też coś, czym wypełniamy czas. Nie tylko relaks, nie tylko wspólne przebywanie, co jest świetne, zresztą obowiązki też mogą być wspólnym przebywaniem, tak? Ale także właśnie
podział obowiązków, żeby była świadomość, że nasz dom jest dobrem wspólnym i ta polityka cyfrowa jest tylko elementem tej kultury, szerokiej kultury domu. I wiem, że już mam kończyć, ale to, co jest bardzo istotne i bardzo mocno wybrzmiało na wykładzie inauguracyjnym, życie wewnętrzne, życie duchowe, życie kulturalne, czyli właśnie odnajdywanie sensu i oglądanie piękna świata. Znaczy na to w rodzinie musi być czas i to są wspólne życie kulturalne. Znaczy każdy rodzic powinien być ministrem rodziny w swoim domu i wyznaczyć jakiś plan życia kulturalnego domu. To jest niezwykle ważne. Także jeszcze raz tak podsumowując, praca nad sobą samym, praca nad swoim związkiem, praca, druga rzecz to jest nieporównywanie dzieci, nieporównywanie rodzin i trzecia, świadome budowanie kultury domu, której elementem jest zarządzanie mediami cyfrowymi, ale to jest tylko element. Dziękuję bardzo. Idziemy jeszcze w sferę edukacji. Pani Paulina dużo doświadczeń w tym obszarze ma, podjęła myślę, że czymś też ważnym i cennym jest w stanie się z nami podzielić. Jak w tym obszarze angażować się jako rodzic, bo rodzic wiadomo też jest, można powiedzieć, częścią wspólnoty szkolnej. Pytanie właśnie, co może rodzic robić, żeby też budować to szersze, też szerszą świadomość i porozumienie sojuszników znajdować w tym zadaniu budowania pewnej samodzielności, odporności i wypracowywania też dobrych nawyków właśnie w zakresie korzystania ze smartfonów. Pani Paulino. Dziękuję. Już tak króciutko w takim razie na koniec. Tak, jestem przedstawicielem jednej z rad rodziców w krakowskich szkołach i chcieliśmy po pandemii zwłaszcza zapewnić naszym dzieciom jakieś zapłacić, zorganizować warsztaty właśnie z cyberbezpieczeństwa. Zależało nam na tym, żeby to trenerzy przyjechali do szkoły, żeby nie były to zdalne szkolenia. I okazało się, że jest ich bardzo mało, a przede wszystkim są bardzo kosztowne. Więc mając zaplecze Fundacji Tri-IT, Wydziału Informatyki AGH, czyli korzystając z naszych ekspertów, po prostu stworzyłam taki program autorski i właściwie z tym programem, dzięki panu prezydentowi Andrzejowi Kuligowi, Urzędowi Miasta Krakowa, ten program działa. Byliśmy już w ponad 53 szkołach krakowskich, przeszkoliliśmy, to kończymy drugą edycję, ponad 4000 krakowskich uczniów. Więc jeżeli na sali są rodzice lub nauczyciele, którzy takim programem są zainteresowani, zapraszam na stronę Wydziału Informatyki AGH, zakładka szkoły, tam więcej o programie, jest kontakt. My oczywiście z miastem będziemy rozmawiać, aby ten program kontynuować. Bardzo się cieszymy i tutaj gorąco dziękujemy miastu za takie wsparcie, tak jak tutaj też była mowa o tym, że pan prezydent świetnie, nie tylko że tak z urzędu rozumie te potrzeby, ale również jako człowiek widzi konieczność wsparcia młodych ludzi w tym zakresie. Także zapraszam do kontaktu, a ja bardzo się cieszę, że tutaj na sali i w ogóle na konferencji jest tylu społeczników, bo myślę, że takie ruchy oddolne, właśnie takie pomysły mają szansę zaistnieć. Każda kropla drąży skałę i jeżeli wspólnie, razem będziemy próbować, to tylko same dobre rzeczy przed nami. Także ja dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czas nas nieubłaganie goni, ale ja chcę, żeby nasi eksperci, póki ich mamy, zamknęli na chwilę oczy i powiedzieli nam jednym zdaniem, co się stanie, jak będzie świat naszych dzieci, wnuków wyglądał za 20, 30, 50 lat, jeżeli my dzisiaj nie staniemy się rodzicami wspierającymi, czyli obecnymi, świadomymi, zaangażowanymi, odważnymi, obecnymi, towarzyszącymi, to co padło tutaj. W jakim świecie będą żyły nasze dzieci, nasze wnuki i inni, których kochamy, którym pewnie dobrze życzymy? Kto na ochotnika zacznie? Nie, to ja przewrotnie. Ja jestem optymistką i mam nadzieję, że tylko świetlana przyszłość przed nimi, przed nami, co nie wyklucza oczywiście ciężkiej pracy nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Nie musimy sobie wyobrażać, bo możemy spojrzeć na przykład na Koreę Południową czy Japonię. To są kraje 10-15 lat przed nami, jeśli chodzi o rozpad więzi społecznych i tam na przykład w Japonii mamy zjawisko,
która ma już swoją nazwę po japońsku. Ja słabo mówię po japońsku, więc nie będę próbował powtórzyć, ale chodzi o to, że ponad milion młodych mężczyzn w ciągu ostatniego roku nie wyszło ze swojego domu. Siedzą przed komputerem, często pracują i nie mają żadnych relacji. Jedzenie ktoś im dostarcza pod dom przez aplikacje zamawiane. Trochę taki świat nam grozi, boję się tego świata i mam nadzieję, że to wszystko, co tutaj robimy, sprawi, że nie będziemy drugą Japonią. Dziękuję. To ja może powiem też optymistycznie mimo wszystko. Musimy mieć poczucie własnej wartości, ale poczucie wartości naszych rodzin. To znaczy nie mieć kompleksów właśnie. To też wybrzmiało, że jesteśmy państwem, gdzie dostępność smartfona w ręku dziecka jest wybitnie duża w porównaniu z innymi państwami. Tutaj rozmawialiśmy chwilę przed wykładem, że podobno Kenia i jeszcze jedno państwo afrykańskie ma podobną do nas liczbę smartfonów w rękach dzieci. To są nasze kompleksy. Znaczy my musimy się wyzwolić z tego i mieć głębokie poczucie wartości naszych rodzin, nas samych i odnajdywanie wtedy sensu poza ekranem, ale ja jestem także optymistką i też widzę to, też jestem babcią już i widzę, że na przykład dzieci, że młodzi rodzice bardzo często widzą przez co przeszli i naprawdę dość świadomie starają się podchodzić do kwestii cyfrowej. Dziękuję. Ja może powiem tak, w 1980 roku Komisja McBride'a opisała nasz stan tego, który mamy w tej chwili. W 80 roku, ja opisuję to w swojej książce Nieobliczalny eksperyment, to był raport UNESCO i wtedy UNESCO opuściły dwa kraje w proteście, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Mało kto w ogóle o tym fakcie wie. Teraz doświadczamy tego i mamy konferencję na temat tego, o czym komisja mówiła wtedy. Ja lubię używać takiej analogii i przypomnieć sobie, jak to było z odkryciem toksycznej aktywności pierwiastków promieniotwórczych. Jak Maria Skłodowska-Curie i Pierre Curie robili badania, to po prostu wszyscy się zachwycali, nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie, napromieniowano na przykład kule golfowe, żeby potem licznikiem Geigera można było łatwo je znaleźć i tak dalej. Dodawano różne pierwiastki do czekolady, bo uważano, że jest zdrowsza. Dokładnie my jesteśmy w tym stanie, więc ten stan nie nastąpi, dlatego że, czyli tak dalej nie będzie, bo wśród naszych najbliższych znajomych zaczną dzieci, dorośli umierać, będą tak jak na te pierwiastki promieniotwórczej i wtedy, jak już ten poziom dojdzie do takiego poziomu naprawdę tragicznego, zaczną się bardzo mocne działania, z tym, że chcę od razu powiedzieć, nie zrobiono by tego bez nauki, bez odkrycia licznika Geigera nie bylibyśmy w stanie stwierdzić tego, w związku z tym musimy wszyscy tutaj wziąć się do roboty i rzeczywiście wymyślić to, w jaki sposób powiązać te tragedie dziecięce, rodzinne, które mamy z jednej strony z wpływem mediów. No i między innymi to robimy na tym konwersatorium toksykologii, więc jestem dobrej myśli, ale roboty jest, tak jak Państwo powiedzieliście, strasznie dużo. Drodzy Państwo, zanim profesor Michalski podsumuje ten panel, chcę powiedzieć, że jestem zwolennikiem zadań domowych i nie wypuszczę Was bez zadania domowego. Potrzebne są nam narzędzia, ponieważ jak słyszymy tutaj od panelistów, przed nami pewna praca. Zatem proszę Was, zaglądajcie na przykład na stronę jeszcze Instytutu Pokolenia, póki ona istnieje, ściągajcie bardzo dobre materiały. Zapraszam Was także na stronę Polskiego Forum Rodziców, polskieforumrodziców.pl. Możecie w tej chwili nawet polubić tę stronę, tam jest mnóstwo wiedzy dla rodziców, narzędzi, jak chronić dzieci przed zagrożeniami. Jeśli wasze dzieci lądują w sieci, również zachęcam, abyście polecali im strony, które są wartościowe. My tutaj w Instytucie Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie tworzymy już od dłuższego czasu dwa portale dla młodzieży. Jeden z nich to pięknadziewczyna.pl. Dobro, prawda, piękno. Klasyczne wartości opowiedziane językiem dla młodych ludzi. Oraz bećmężczyzną.pl. Również wartości, na których mogą budować młodzi mężczyźni. Więc zachęcam Was, abyście polecali tę stronę rodzicom, którzy mają dzieci, młodzież w domu.
Zatem zachęcam. Również można polubić nawet teraz. Również polecam książkę pana profesora Stockiego, Nieobliczalny eksperyment. Już mówiłam, że próbuję się jej nauczyć na pamięć, ponieważ jest tam takie mnóstwo naprawdę wartościowych treści. Warto mieć wiedzę, o czym ta książka jest i również ją po prostu wśród znajomych polecać i do tej książki zapraszać. Więc oddaję głos tutaj profesorowi Michalskiemu i zapraszam do tych miejsc, o których tutaj przed chwileczką wspomniałam. Szanowni Państwo, mając takich ekspertów i widząc Państwa obecność tutaj, myślę, że rzeczywiście nie można nie być optymistą, ale jednocześnie nie przestać być realistą. Myślę, że jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić pracą, ale też współpracą. Tak? Myślę, że ta konferencja i Państwa obecność też pokazuje, że my rozumiemy, że te wyzwania, żeby z tego wyszło dobro, rzeczywiście potrzeba naszej współpracy, naszego zaangażowania. Serdecznie dziękuję Państwu, dziękuję naszym ekspertom i do zobaczenia chyba za rok.